Obok marki John Deere ciężko przejść obojętnie. To jeden z tych producentów, którego produkty się albo fanatycznie kocha, albo całkowicie nie trawi. Nie ma chyba drugiej takiej marki, która posiadałaby wokół siebie tak oddaną społeczność fanów, a jej rozpoznawalność jest tak ogromna, że zielono-żółte malowanie oraz logo z sylwetką skaczącego jelenia znane jest także sporej części populacji, wcale nie związanej z branżą rolniczą. I nie ma się w sumie co dziwić, bo Deere & Company to jeden z najstarszych i największych producentów ciągników i maszyn na świecie, a zakres ich oferty wykracza daleko poza sam sprzęt dla rolników. Przez niemal 190 lat swojej działalności amerykański koncern nieraz swoimi produktami przecierał szlaki nowym rozwiązaniom technicznym i wyznaczał standardy, za którymi przez następne lata podążała branża. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najciekawszym innowacjom, jakie marka John Deere rozwija aktualnie w swoich ciągnikach i maszynach rolniczych oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które z nich mają szansę zwojować rynek. Ja jestem Mateo i witam Was na moim kanale. Jeśli tak samo jak ja uwielbiacie ciągniki, rolnictwo oraz szeroko pojęty ciężki sprzęt, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał oraz zaobserwujcie mnie także na Instagramie, Facebooku oraz TikToku po więcej ciekawostek ze świata mechanizacji. A jeśli jesteście fanami marki John Deere i chcielibyście poszerzyć swój park maszynowy o nowy ciągnik z jeleniem na masce lub po prostu macie gospodarstwo i kupujecie nawozy, to mam dla Was świetną wiadomość. Kojarzycie ciągnik John Deere 5075E? To największy przedstawiciel serii kompaktowych ciągników 5E z 3-cylindrowym silnikiem o mocy 75 koni mechanicznych. Ten właśnie ciągnik jest nagrodą główną w loterii Dbamy o Polską Ziemię Grupy Azoty. Loteria trwa od 1 lutego do 30 kwietnia bieżącego roku i żeby wziąć w niej udział, wystarczy, że w tym terminie kupicie produkty Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto i zachowacie dowód zakupu, który to zgłosicie na stronie loterii www.dbamyopolskaziemie.pl. W ten sposób weźmiecie udział w losowaniu, w którym do wygrania jest 300 nagród pieniężnych po 1000 zł, 3 nagrody po 10 tysięcy złotych oraz we wielkim finale nagroda główna, czyli ciągnik John Deere 5075E. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. A tymczasem rzućmy okiem na pierwszą technologię John Deere. E-Auto Power, czyli elektryczna przekładnia bezstopniowa. Polscy rolnicy do przekładni bezstopniowych podchodzą jeszcze trochę jak pies do jeża, jednak tendencja na rynku jest jasna. Z roku na rok ciągników z tego typu skrzyniami sprzedaje się coraz więcej, a na zachodzie już od wielu lat stanowią one lwią część sprzedaży. Są zresztą takie marki jak choćby Fendt, który to postawił wszystko na jedną kartę, montując domyślnie w niemal wszystkich swoich ciągnikach ten rodzaj przekładni i nie dając klientowi możliwości żadnej alternatywy. Przekładnie CVT są nie tylko niesamowicie komfortowe w użytkowaniu, ale oferują także niemożliwy dla przekładni stopniowych sposób oddawania momentu obrotowego, co skutkuje w rezultacie niższym zużyciem paliwa. Jednak stosowane powszechnie w ciągnikach niemal wszystkich marek rozwiązanie łączące przeniesienie napędu w sposób hydrauliczny i mechaniczny nie jest pozbawione wad, a jego trwałość, zwłaszcza przy nie do końca umiejętnej eksploatacji, rodzi obawy wielu użytkowników. W swojej nowatorskiej przekładni E-Auto Power konstruktorzy marki John Deere zastąpili układ hydrauliczny typowej przekładni bezstopniowej elementami elektrycznymi. Zamiast zespołu pompy i silnika hydraulicznego, to rozwiązanie wykorzystuje generator prądu oraz silnik elektryczny. Działa to mniej więcej w taki sposób. Silnik wysokoprężny napędza potężny generator, z którego skonwertowany ze stałego na zmienny prąd przepływa do silnika elektrycznego. Następnie przenoszony w ten sposób moment obrotowy łączy się z momentem przenoszonym w sposób mechaniczny, dokładnie tak jak w stosowanych dotychczas przekładniach bezstopniowych opartych o hydrostat. Co daje to rozwiązanie? Na pewno większą trwałość, przynajmniej w teorii. Silniki elektryczne są bowiem na papierze bardziej trwałe i podlegają mniejszemu zużyciu niż układy hydrauliczne, które to z biegiem lat mogą gubić ciśnienie oraz posiadają znacznie większą ilość elementów ruchomych. Silniki elektryczne oraz generator są też zdecydowanie cichsze od głośnych, wyjących w charakterystyczny sposób pomp. Co więcej, rozwiązanie to daje też nowe możliwości, takie jak choćby przenoszenie w prosty sposób napędu na maszyny towarzyszące. Nie bez przyczyny zresztą, przy tym rozwiązaniu John Deere współpracuje z belgijską marką Josquet. A co najlepsze, przyszłość ta dzieje się w tym momencie na naszych oczach, gdyż już teraz można zamówić ciągnik John Deere wyposażony w przekładnię E-Auto Power. Jedyny minus na ten moment to jak dla mnie cena oraz potencjalne problemy wieku dziecięcego, bo pomimo niezliczonych godzin testów jest ryzyko, że po przepracowaniu większych przebiegów pewne wady czy niedociągnięcia zaczną się ujawniać, a ich likwidowanie może być naprawdę kosztowne.
pół biedy, jeśli stanie się to na gwarancji, ale w innym przypadku to naprawdę może zaboleć. Mimo tego jednak według mnie to rozwiązanie to przyszłość i czekam, aż tylko kolejne marki zaczną wdrażać podobne przekładnie w swoich ciągnikach, choć moim zdaniem jest to bardziej kwestia lat niż miesięcy. Dajcie znać, co wy sądzicie i czy według was to rozwiązanie przyjmie się na rynku. Autonomiczny ciągnik John Deere Sesam 2. Oto John Deere Sesam 2, czyli projekt autonomicznego, bezzałogowego ciągnika rolniczego napędzanego energią elektryczną. Powiedzmy sobie szczerze, w przypadku tego ciągnika jego wyglądu nie uratują ani charakterystyczne barwy, ani nawet jeleń na masce. Jest on po prostu paskudny i zgodzą się ze mną chyba nawet najbardziej zagorzali fanatycy marki z Molin. Jednak sporo osób słusznie zauważy, że to nie wygląd ma wpływ na pracę maszyny w polu, a dodatkowo ten osobliwy ciągnik to dopiero wczesny prototyp, także wersja finalna może się jeszcze sporo różnić od obecnej, zwłaszcza, że ciągnik prawdopodobnie dzieli ramę z ciągnikami serii 6R. John Deere Sesam 2 powstał w ramach projektu GridCon 2, współfinansowanego ze środków publicznych. Sama nazwa Sesam to natomiast skrót od słów Sustainable Energy Supply for Agriculture Machinery 2, czyli w wolnym tłumaczeniu zrównoważone zaopatrzenie w energię dla maszyn rolniczych. Mało atrakcyjny, kanciasty i pudełkowaty kształt maszyny wymuszony jest rozmiarami baterii, która według deklaracji producenta powinna umożliwić ciągnikowi pracę przez cały dzień bez konieczności doładowywania. O jakich pracach mowa producent nie wspomina, ale chyba oczywistym dla każdego jest to, że wykonywanie oprysków czy głęboka uprawa gleby wymagają zdecydowanie innych nakładów mocy oraz zadania te w innym tempie drenować będą baterie ciągnika, także nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie kryje się jakiś haczyk. Do dyspozycji w pełni elektrycznego układu napędowego jest moc 500 kW, natomiast maksymalna moc dostępna na wałku WOM to aż 1500 kW. Wiem, że ciągnik może nie wygląda, ale jego gabaryty w rzeczywistości robią naprawdę duże wrażenie. Sama masa takiego klocka to aż 18 ton, także można powiedzieć, że jest to już ciężka liga, jeśli chodzi o ciągniki, jednak najpewniej to właśnie akumulatory w znaczący sposób wpływają na jego masę. Ciągnik sam w sobie kabiny jako takiej nie posiada, natomiast konstruktorzy przewidzieli taką ewentualność i w razie potrzeby można ją sobie podwiesić na przednim tuzie i w ten sposób ręcznie sterować maszyną. Kwestie komfortu i widoczności przy wykorzystaniu tego rozwiązania pozwolę sobie pominąć, choć zakładam, że jako iż jest to ciągnik autonomiczny, to standardowo wyposażony jest on już w pakiet kamer, z pomocą których można obserwować otoczenie. Warto też wspomnieć o poprzedniej wersji ciągnika, która zasilana była w sposób przewodowy. Po prostu z przodu ciągnika znajdował się kołowrotek z nawiniętym przewodem o długości 1 km i za jego pośrednictwem moc elektryczna przekazywana była do traktora. Koncepcja z wykorzystaniem akumulatorów wydaje mi się tutaj jednak bardziej praktyczna, także ta najnowsza wersja to zdecydowanie krok w dobrą stronę i pokonanie kolejnej bariery technologicznej, jaka stała przed konstruktorami. Ale Sesam 2 to wcale nie jedyna koncepcja John Deere co do ciągników bezzałogowych. W 2019 roku, w czasie trwania targów Agritechnika 2019 w Hanowerze, John Deere sporą część swojej ekspozycji poświęcił rolnictwu 4.0, czyli swojej wizji tego, jak w przyszłości wyglądać ma mechanizacja rolnictwa. I na tej właśnie wystawie, pośród innych ciekawych maszyn, zaprezentowany został koncept o nazwie John Deere Joker. I to było naprawdę coś oryginalnego, bo traktor ten posiadał zaledwie jedną parę gąsienic, nie miał wcale kabiny, a z tyłu posiadał przegub, do którego mocowane były maszyny. Sam Joker dysponuje mocą aż 500 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne daje aż 680 koni. I tak, wiem, zaraz pojawią się zarzuty, że tak ogromna moc nie będzie mogła być w sposób efektywny wykorzystana przy tak niewielkich gabarytach ciągnika. Wyobraźcie sobie jednak, że konstruktorzy John Deere to przewidzieli. Jak deklarują, masa może być w łatwy sposób zmieniana i to w dość dużym zakresie, bo Joker może ważyć od 5 do aż 15 ton. Niestety, o ile sam ciągnik posiada akumulator, to jest on na tyle mały, że pozwala przemieszczać się mu samodzielnie tylko na niewielkie dystanse. Natomiast już do dłuższej pracy w polu wymagane jest stałe podłączenie ciągnika do źródła prądu, co w zasadzie na tę chwilę mocno ogranicza jego zastosowanie w praktyce i jak na razie ten osobliwy sprzęt pozostaje w sferze ciekawostek. A co ja sądzę na temat autonomicznych ciągników? Moim zdaniem to bez wątpienia przyszłość i jak bardzo by nam się to nie podobało, prędzej czy później to nastąpi. Sądzę jednak, że będzie działo się to stopniowo i podobnie jak dziś większość ciągników posiada już nawigację GPS i można powiedzieć, że zwłaszcza w dużych mocach jest to już pewnego rodzaju standard,
Tak samo niewielki krok dzieli nas od pracy autonomicznej takich ciągników w polu bez udziału operatora. Technologicznie jest to już dziś wykonalne, a na przeszkodzie stoją w sumie jedynie koszty implementacji oraz potencjalne regulacje prawne. Co do elektryfikacji ciągników, to sprawa wygląda podobnie. Tak naprawdę to największą przeszkodą, z jaką muszą sobie poradzić producenci, to źródło zasilania i tyczy się to zarówno ciągników, samochodów elektrycznych, jak i każdego innego urządzenia elektrycznego. Współczesne baterie oferują nam po prostu za małą wydajność. Są ogromne, ciężkie, długo się ładują, szybko zużywają, a ponadto potrafią się zapalić i co gorsza, ich gaszenie bywa naprawdę kłopotliwe. Jestem ciekaw, jak Wy zapatrujecie się na przyszłość rolnictwa i mechanizacji. Może jakieś technologie innych marek, które pominąłem, warte byłyby wspomnienia. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach poniżej. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnych moich nowych odcinków. Koniecznie sprawdzajcie też moje pozostałe profile na Facebooku, Instagramie oraz TikToku, gdzie publikuję więcej interesujących treści związanych z ciągnikami, rolnictwem oraz ogólnie szeroko pojętym ciężkim sprzętem. Zachęcam Was także do wzięcia udziału w loterii Grupy Azoty, w której do wygrania jest naprawdę cała masa nagród, na czele z nagrodą główną w postaci John Deere 5075E. Wszelkie potrzebne linki, szczegółowe informacje oraz regulamin loterii znajdziecie w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu poniżej. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.